Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj mam dla Was recenzję, obszerną recenzję klawiatury i to nie byle jakiej, ponieważ po testach mogę spokojnie stwierdzić, iż jest to najciekawsza, najlepsza klawiatura mechaniczna ostatnich miesięcy. Pełne zaskoczenie, pozytywne zaskoczenie, klawiatura, o której testy starałem się bardzo długo, ale w końcu się doczekałem i powiem Wam, że nie jestem ani trochę zawiedziony. Było warto czekać. Co będziemy testować? SteelSeries Apex M800. Czyli wersję klawiatury Apex z przełącznikami mechanicznymi. W tej recenzji poznacie wszelkie jej cechy oraz dowiecie się także, czy ten produkt ma jakieś wady. No, oczywiście jak każdy jakieś ma, ale tego dowiecie się już z recenzji. Ceny urządzenia sprawdzicie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. Tak więc przed nami najnowszy model klawiatury mechanicznej od firmy SteelSeries. Jest to Apex w wersji M800. Membranowe odpowiedniki Apexa też były już testowane przeze mnie, dlatego mieliście okazję widzieć te recenzje wcześniej. Był to Apex podstawowy oraz Apex Row, taka wersja troszeczkę ze zmniejszonymi funkcjami, ale za to tańsza. Natomiast były to klawiatury membranowe, za to bardzo wygodne i funkcjonalne. Natomiast tutaj już mamy przełączniki mechaniczne i to nie byle jakie, ale o nich powiem w dalszej części recenzji. Jeśli chodzi o samą klawiaturę, to jak widzicie ma taki dość prosty design. Jest też dość płaska, przede wszystkim ma płaskie klawisze o niskim skoku. No i też jest tak wyprofilowana, że tył klawiatury jest uniesiony nieco w górę, co po prostu poprawia ergonomię i komfort pisania. Tak wygląda klawiatura, jeśli chodzi o rzut od przodu, też jest dość płaska. Jedna rzecz, o której Wam od razu powiem, jeśli chodzi o stopniowanie tej klawiatury, czyli podniesienie jej sobie do góry, wygląda to tak, że mamy dwa takie stałe elementy i dwa elementy wyjmowane. Są to takie gumowe podwyższenia. Ja w tej chwili mam założone te większe, ponieważ wolę tą klawiaturę bardziej uniesioną po prostu. W zestawie mamy także takie trochę niższe, po prostu możemy to sobie wymienić. Wtedy tył klawiatury idzie troszeczkę w dół. Jeśli chodzi o zasilanie klawiatury, klawiatura posiada 2-metrowy przewód w oplocie, taki dość miękki jak na mechanika. I mamy dwa wtyki USB z pozłacanymi stykami. I o co chodzi z tym, że dwie? Zobaczcie, mamy tutaj główny przewód i taki pomocniczy. Główny oczywiście zasila całą klawiaturę, natomiast pomocniczy służy do dodatkowego zasilenia portów USB, które ma ta klawiatura, a znajdują się one tutaj i są to dwa porty USB 2.0. Umiejscowienie moim zdaniem całkiem fajne, całkiem dobrze jest to dostępne, więc te porty się przydają. Jako że mamy osobny wtyk, możemy bezpiecznie tam sobie na przykład podładować telefon, aparat, czy to tam chcemy, nie ma z tym żadnego problemu. Co do tych portów USB, oczywiście rzecz bardzo przydatna, możemy chociażby sobie podłączyć telefon i go podładować. Jeśli mamy słuchawki na USB, możemy też je sobie podłączyć, jakiś pendrive, podładować aparat, kamerę, co tylko chcemy. Po prostu możemy te porty bardzo dobrze wykorzystać. Ja na przykład, jeśli mam w testach myszki bezprzewodowe, to sobie umieszczam tutaj czujnik takiej myszki i drugi port też mi się przydaje, chociażby też do zgrywania danych z kamery. Umieszczone to jest centralnie, więc zawsze łatwo to namierzyć. Moim zdaniem to bardzo się przydaje w tej klawiaturze, fajna funkcja. W dalszej części recenzji zobaczycie także niesamowite podświetlenie tej klawiatury oraz rozbudowane oprogramowanie SteelSeries Engine 3. Natomiast warto wiedzieć, że są tutaj przełączniki mechaniczne, nowy typ przełączników QS1, które posiadają znaczną przewagę ponad takimi standardowymi przełącznikami mechanicznymi. Przede wszystkim posłuchajcie. Są zdecydowanie cichsze niż klasyczne przełączniki mechaniczne, chociażby takie Cherry MX Blue, czy nawet Brown, które są cichsze od Blue. Co też ciekawego, mamy te klawisze bardziej płaskie, skok jest niższy i też konstrukcja tego przełącznika się znacznie różni. Klawisz działa już po przebyciu 1,5 mm, a nie 2 mm, jak w przypadku chociażby Cherry MX-ów. I cały dystans, jaki przebywa przycisk, to tylko 3 mm, a nie 4, jak w przypadku konkurencji. Tak więc mamy tutaj po prostu szybszą reakcję klawisza, mniejszą odległość do pokonania i szybszy moment aktywacji. Przy okazji żywotność 60 milionów klików, czyli tak samo jak w najlepszych przełącznikach mechanicznych, a siła naciśnięcia wynosi 45 gramów.
Tak więc na tej klawiaturze po prostu i gra się, i pisze bosko, ponieważ jest w miarę cicha, a klawisze reagują z niewielką siłą. I ten niski skok też powoduje, że bardzo szybko się do niej przyzwyczajamy. Naprawdę ciężko potem się przestawić na inną klawiaturę. Jest jeszcze jedna różnica, ale to zobaczycie, jak będzie podświetlona. Chodzi generalnie o to, że dioda nie jest tak jak w przypadku standardowych klawiszy podświetlanych umieszczona w dolnej części tego przełącznika, lecz jest umieszczona centralnie i jest większa. Daje to nam po prostu pełniejsze, ładniejsze podświetlenie. A tak właśnie wyglądają te centralnie podświetlone przełączniki. Ta kamerka troszeczkę się tutaj gubi. Ok, w każdym razie widzicie to, że ta dioda jest umieszczona zupełnie centralnie i wygląda to inaczej niż w innych podświetlanych przełącznikach, chociażby Cherry MX-ach. I co jeszcze warto wiedzieć, zobaczcie też to w testach, że mamy tutaj absolutny anti-ghosting. Możemy wcisnąć nawet wszystkie przyciski naraz i wszystkie naciśnięcia zostaną zapamiętane, wykryte, a to dzięki temu, że klawiatura ma aż dwa procesory sterujące. Jeden odpowiada za wszelkie funkcje klawiatury, a drugi skupia się tylko na rejestrowaniu wciśnięć. Dzięki temu mamy absolutny anti-ghosting, tak raczej rzecz ważna, a testy to potwierdziły. Rzućmy jeszcze okiem na samą klawiaturę. Jak widzicie, mamy dużą spację, to jest znak rozpoznawczy Apexów. Nie mamy jakoby żadnej podpórki podnadgarstki, chociaż widziałem, że SteelSeries takie podpórki, jak kupujecie, to dodaje taką osobną po prostu, którą kładziemy na biurko. Tak więc tutaj jako takiej podpórki nie ma. Natomiast ułożenie i tak mimo wszystko jest według mnie dobre. Ja osobiście nie używam takich podpórek, więc dla mnie to nie jest żaden minus. Jakość wykonania, moi drodzy, jak widzicie, mamy tutaj dobrej jakości tworzywo. Jest dość odporne, dość wytrzymałe. Mamy taki paseczek z błyszczącego plastiku dookoła, takie elementy ozdobne i też troszkę tego błyszczącego plastiku jest od spodu, ale to jest oczywiście dolna część klawiatury, więc to w żaden sposób nie przeszkadza w niczym. A same nakładki na klawisze są po prostu najwyższej jakości. Są bardzo fajnie wykonane, są też wyprofilowane, posiadają wklęsłe środki, a wypukłe brzegi, także palec w tych klawiszach naprawdę bardzo dobrze leży. No i klawisz W, taki szczegół, ale ma takie dwie wypustki, żeby się nawet po ciemku zorientować od razu, gdzie jesteśmy, w której części klawiatury. Więc to jest naprawdę fajne. Oczywiście mamy też klawisze multimedialne, umieszczone są one tutaj. Jest to regulacja podświetlenia, przewijanie do tyłu, play, pauza do przodu, wyłączenie dźwięku, ciszej, głośniej. Czyli takie podstawowe, przydatne klawisze oraz mamy też 6 klawiszy gamingowych. Możemy sobie tu zaprogramować dowolne funkcje, więc takie rzeczy się naprawdę przydają. I wszystko robimy w połączeniu z klawiszem SteelSeries, czyli klawisz funkcyjny aktywujący dodatkowe funkcje. Zobaczycie to wszystko w sekcji oprogramowania. Natomiast teraz bierzemy się za dalszą część recenzji. No a teraz najlepsze, czas zasilić klawiaturę. Jak widzicie, klawiaturka ożyła. Ja troszkę przyciemnię, żebyście lepiej widzieli. Podświetlenie jest po prostu rewelacyjne. W tej chwili mamy taki domyślny, standardowy tryb. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy kolory przechodzące od żółtego, taki bardziej pomarańczowy do czerwonego oraz klawisze gamingowe mamy oznaczone osobno. Całe podświetlenie jest bardzo czytelne, bardzo wyraźne. To jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli te centralnie umieszczone diody. I moi drodzy, jeśli nie korzystamy z klawiatury, to przechodzi ona po kilku minutach w taki właśnie tryb wygaszacza, gdzie zmieniają nam się bardzo fajnie kolory. Jest to atrakcyjne wizualnie i będzie tak się zmieniać, dopóki nie naciśniemy jakiegoś klawisza. I teraz naciskamy i wraca nam do tego domyślnego trybu. Przy okazji mamy też, jak widzicie, klawisze reaktywne, czyli na tej warstwie podstawowej naciskamy i klawisze, które naciskamy, się podświetlają na niebiesko w tym przypadku. Oczywiście można to sobie w pełni dowolnie skonfigurować. Bardzo fajna rzecz też następuje, jeśli naciśniemy ten przycisk funkcyjny SteelSeries. Zobaczcie, klawiatura nam gaśnie, a mamy podświetlone tylko klawisze, które nas interesują, Windows oraz multimedialne zarządzanie tymi wszystkimi funkcjami. Jeśli na przykład chcemy ściszyć grę, naciskamy, od razu widzimy, wyciszamy i tyle. Więc bardzo fajnie to działa w praktyce. Inne podświetlenie składa się tak, że podświetlenie boczne, które jest tutaj z jednej i z drugiej strony, też bardzo fajnie to wygląda. I powiem Wam, że jeśli chodzi o całe to podświetlenie, to tak dobrego i tak czytelnego podświetlenia w klawiaturach jeszcze nie widziałem, pomimo że testowałem różne wersje RGB, Spectrum i inne takie.
po prostu Apex M800 swoimi centralnie podświetlonymi przełącznikami przebija wszystko inne. I znów klawiatura przeszła nam w stan uśpienia. Zobaczcie jeszcze, co się dzieje, jak zmieniają się kolory główne. Także na podświetleniu bocznym się to nam zmienia. Więc przyznacie sami, że wygląda to niesamowicie. Przy okazji rzućcie jeszcze okiem na poziomy tego podświetlenia. Mamy w tej chwili wyłączone pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. I to już jest maksymalne podświetlenie, naprawdę bardzo, bardzo intensywne i mocne.
So glad to see you. Where have you been? You don't like us anymore? Helen, no, что? I'm totally in love with you girls, but I've been busy with work. I'm very, very sorry. Eat the grenade! Incredible! You're going to pay, you Pete! Arms are down! Casualty! W tej chwili bierzemy się za sprawdzenie anti-ghostingu. No dobrze, mamy absolutny anti-ghosting, więc nie będzie problemu. Zaczniemy sobie standardowo od strefy gracza. Zobaczcie, 9, nawet 10, o, nie ma z tym problemu. 10 na raz, gdziekolwiek naciśniemy wszystkimi palcami, jest rejestrowane. Próbujemy sobie też kilka rzędów odpalić.
i większość klawiatury w tym przypadku się gubi, ponieważ jakieś kombinacje działają, inne nie. Tutaj nie ma z tym żadnego problemu naprawdę. Ile wciskam, tyle się pojawia. Będziemy po 6 wciskać. 6, 6, 6, 6. Znów ten sam wynik. Inna kombinacja, jeszcze inna. Mógłbym tutaj tak kombinować pewnie przez długi czas i każda jedna kombinacja by się mi wbiła. Tak więc antyghosting tej klawiatury jest po prostu rewelacyjny. Żaden klawisz nie będzie pominięty, żadne wciśnięcie klawisza w grze nie zostanie pominięte ani podczas pisania, więc możemy mieć do tej klawiatury 100% zaufanie. Czas na prezentację oprogramowania i mamy cały panel Apexa. Naprawdę jest tego tutaj dużo. Przede wszystkim menu podświetlenia, gdzie możemy dowolnie sobie kombinować z klawiszami. Na przykład chcemy zmienić kolor klawisza H, reaktywny, który aktywny zmieniamy sobie na jakiś jaskrawy, OK. I kolor spoczynkowy zmieniamy sobie na przykład niebieski. I widzicie, że aktywując robi nam się zielony, jasny, natomiast spoczynkowo jest niebieski. Możemy tak sobie ustawić każdy jeden klawisz. Możemy też sobie zaznaczyć jakąś grupę i na przykład ustawić, żeby te klawisze nam oddychały. Jak widzicie, też się to w tej chwili odbywa w czasie rzeczywistym. Mamy też tutaj różne narzędzia. Możemy wskazywać klawisze pojedynczo. Możemy także zaznaczać sobie jakieś grupy. I widzicie, że efekt jest też natychmiastowy. Możemy także ustawić sobie tempo tego wszystkiego. Tak więc tutaj opcji jest naprawdę dużo. Mam także narzędzia do wymazywania, bardzo proste, czyli po prostu ustawienia tych klawiszy możemy szybko sobie usunąć. Możemy też w bardzo szybki sposób, coś jak w Paincie, sobie malować klawisze. Mamy do tego też narzędzia. Widzicie, że wszystko jest bardzo, bardzo proste. I mam też dla trybu Active i Idle to wszystko, czyli Idle, te nasze wygaszacze, nazwijmy to tak, że może tam się wygaszać w bardzo różny sposób, z różnymi efektami, z różnym tempem i jak tam sobie chcemy. I mamy też po boku takie domyślne efekty różne. To widzieliście też w prezentacji, więc wszystkiego nie będę już przypominał. Natomiast wygląda to bardzo fajnie. Nie wszystkie tryby są praktyczne do korzystania na co dzień, natomiast efekt to robi. Następnie mamy wszelkie ustawienia klawiszy, czyli mamy klawisze boczne, możemy je bardzo łatwo programować. Dawać im tutaj przeróżne funkcje. Oczywiście mogą to być także makra. Makro editor mamy tutaj. Robimy launch. Wciskamy jakąś kombinację, zapisujemy i tyle. Normalnym klawiszom także możemy dodać funkcję. Możemy też dla klawisza nagrać od razu sobie makro. Jak widzicie w programie, wszystko jest bardzo przejrzyste i mamy tych funkcji tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele. Możemy także każdemu klawiszowi nadać funkcję, czy ma być to pojedyncze wciśnięcie, czy ma być to wielokrotne wciśnięcie i tak dalej. Klawisze możemy także sobie podzielić grupami na standardowe, funkcyjne klawisze makr i inne. Ok, za nami naprawdę obszerny materiał, mogliście zobaczyć wszelkie aspekty. Duża część recenzji poświęcona była podświetleniu. To jest temat rzeka, tamtych konfiguracji jest multum. Naprawdę można się tym bawić po swojemu. Tak samo jeśli chodzi o makra. Oprogramowanie SteelSeries Engine 3 pozwala nam po prostu robić cuda. Za to oczywiście wielki plus dla klawiatury.
Poza tym przełączniki QS10, spotkałem się z nimi po raz pierwszy i cóż, mogę powiedzieć o nich same dobre rzeczy. Niski skok klawisza, niska siła aktywacji, przy okazji też bardzo szybka aktywacja klawisza już po przebiciu 1,5 mm. To wszystko składa się na to, że na tej klawiaturze bardzo dobrze się i pisze, i przede wszystkim gra. Pomaga w tym też absolutnie anti-ghosting, osobny procesor klawiatury, który odpowiada za wykrywanie wciśnięć. Zapewnia nam to, że każda kombinacja klawiszy zawsze zostanie zapamiętana w całości. Po prostu nie będziemy mieli żadnych pominiętych klawiszy. To jest bardzo ważne w tego typu klawiaturach i w klawiaturze w tej cenie to już powinno być elementem obowiązkowym i tak też właśnie jest. No i te przełączniki, jak słyszeliście, przede wszystkim są też jak na mechaniczne naprawdę dość ciche. Osobiście doceniam zalety klawiatur mechanicznych, chociażby popularnych przełączników Cherry MX, jednak zawsze irytowała mnie głośność tych klawiatur. A tutaj mamy idealne połączenie, ponieważ mamy klawiaturę mechaniczną ogromnej żywotności, 60 milionów klików, a przy okazji taką, która jest dużo, dużo cichsza od typowych mechaników. Tak więc to jest naprawdę fajne. No i też klawiatura idealna dla osób szukających klawiatury mechanicznej o niższym skoku, o bardziej płaskich klawiszach. To jest też coś, co czyni tą klawiaturę wyjątkową. Poza tym mamy takie szczegóły, jak chociażby dodatkowe klawisze do gier, klawisze multimedialne, dwa porty USB 2.0, co się oczywiście przydaje, przewód w oplocie i taki dość prosty, a jednocześnie urzekający design. Co z minusów? Nie mamy podpórki pod nadgarstki, żadnej dołączanej ani nic takiego. Z tego co widziałem, SteelSeries takie podpórki w tej chwili dodaje do Apexów, do mechanicznych i do tych zwykłych. Natomiast jeśli kupicie w normalnym sklepie, być może tego nie będzie. Można sobie dokupić, ale częścią zestawu taka podpórka nie jest. No i drugi minus, wada tej klawiatury, coś do czego się można przyczepić, to oczywiście kosmiczna wręcz cena. Jak na razie klawiatura bardzo droga, pomimo tego, że ma ogrom zalet, naprawdę jest po prostu rewelacyjną klawiaturą, to cena sprawia, że nie każdego będzie stać na tak duży wydatek, pomimo że jak już kupimy tą klawiaturę, to powinna nam służyć długie lata i zapewniać nam pełnię satysfakcji z korzystania z niej. Tak więc jakbym nie miał tą klawiaturę w tej chwili kupować, poczekałbym jeszcze kilka miesięcy, aż stanieje, bo na pewno to się stanie. Natomiast podsumowując jej wszystkie wady i zalety, muszę stwierdzić, że jest to najlepsza klawiatura mechaniczna tego roku w ogóle, jaką miałem w testach, a było tego sporo. Sami widzicie, ile jest testów klawiatur mechanicznych na kanale. Z tego też względu ode mnie dla Apexa M800 pełna dyszka, czyli maksymalna ocena oraz rekomendacja kanału. Jeśli ta klawiatura stanie jeszcze o 150-200 zł na przestrzeni kolejnych kilkunastu miesięcy, wtedy myślę, że to już będzie naprawdę dobra, korzystna cena w stosunku jakości do ceny i możliwości tej klawiatury, chociaż jestem przekonany z drugiej strony, że chętnych nie będzie brakować nawet w takiej cenie. Za chwilkę będzie jeszcze plansza z ostatecznym podsumowaniem tego testu, natomiast pamiętajcie, że ceny Apexów sprawdzicie sobie w opisie filmu. Dziękuję Wam za poświęcony czas, za obejrzenie tej obszernej recenzji. Jeśli Wam się podobało, oczywiście łapka w górę, subskrybujcie, polecajcie znajomym. I pamiętajcie też, żeby wejść na mojego Facebooka, ponieważ tam wrzucam też różne ciekawe informacje, które nie pojawiają się tutaj na kanale. Dlatego warto wejść i też go zalajkować. Będziecie wtedy na pewno na bieżąco z wszystkimi nowościami. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych rozpakowaniach, recenzjach, poradnikach. Pozdrawiam Was, cześć!